Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z podcastem z grą w tle. Zapraszam serdecznie na odcinek dzisiaj. Dużo ciekawych tematów. Dzień dobry, Niemoto Babo, dzień dobry, Kulfonie. Dzień dobry, ja się poczułam zestresowana. No to, ale to ty nas zestresowałaś. Przychodzi Moto Baba na odcinek, słuchajcie. Powinien się przywitać, dzień dobry, trzeszcząca babo. I Kulfon mówi, o, Natalia. Ty nie trzeszczysz! O, nie trzeszczysz faktycznie, bo zawsze jak przychodzi to trzeszczy, nie? Co robimy? Ja 3, 2, 1, zaczynamy! Motomaba zaczyna trzeszczeć. A to nie moja wina! A czyja? Ja nie wiem, o co chodzi, ja się tak zestresowałam, że myślałam, że może jakiś kurier puka albo coś i biegnę, wybiegam Zaczynasz z tego... Zaczynasz znowu trzeszczeć. Ty się jakoś dziwnie ruszasz. Ja jestem... Nie, wiecie co, ja wiem, bo ja mam... O Jezus! O, właśnie w tym miejscu. O. No. O, już nie trzeszczysz. Wiem, tylko wiecie co, muszę siedzieć w dziwnej pozycji, żeby tego nie ruszać. Nie, jak makarenę tańczysz, to normalne. Nie, dobra, nie słuchajcie. Tańczę makareny. I my nie mamy czasu na tego typu dyskusje, tutaj tematy są. To ja może zacznę od pierwszego. Dobra, idę stąd. Matka... Nie, dobrze, no to na podcaście porozmawiamy o tym, jak motobabie huczy mikrofon. Myślę, że to jest całkiem ciekawy temat. Oczywiście. Rozpocznijmy. Jakie marki masz mikrofon? Matka z dzieckiem wchodziła na Śnieżkę od strony skalnej, bo robiła sobie challenge. Kamienie spadały na drogę jubileuszową, czyli bardzo popularną ścieżkę, na której szli ludzie. Dostała 500 zł mandatu. I teraz tak, bo to są fakty, nie? Tak się wydarzyło. Ale bardziej moim pytaniem jest, co ma w głowie taka kobieta? Jestem strasznie ciekaw, czy ona jest święcie przekonana, że ktoś ją będzie za to podziwiał? Czy chciała po prostu wystąpić w telewizji chuj z dzieckiem? Podejrzewam, że miała to samo w głowie, co te matki, które się pchają z wózkiem na czerwonym świetle na przejściu dla pieszych. No. Czyli ten, co? Ten rodzaj sortu. No. Nic. Ona myślała, bo ona chciała, nie wiem, czy piano, słoma, nie wiem, inne... Ona sobie zrobiła rzeczy. Challenge. No to przecież mówiłem. Tak, że ona wejdzie po prostu i ona chciała sprawdzić swoje umiejętności. Ale no to czemu i ona dziecka? Nie myślała o tym dziecku. Znaczy, no ona po prostu nie myślała o tym dziecku. Ona chciała się sprawdzić, więc ja myślę, że ja bym to zdanie zakończył, ona nie myślała, wiesz? No. To już. Nie, naprawdę, bo jestem strasznie uważam, ciekaw... że mandat za mały. O, tylko 500 zł? Co no. To jest? To popularność, no. Kurczę. Kurde, to jest jeden 500 plusik. No. No, ale patrząc na to, no ten, kto był na Śnieżce, wie jak to wygląda, tak? Tam faktycznie te kamienie, to wszystko, jakby to komuś, no po prostu taki kamyczek, który by się napędził tą siłą spadania, pierdolnął kogoś w łeb, no to przecież może zabić. Znaczy to jest jedno, ale drugie, no dobra, nawet jeżeli jesteś idiotką, bo jesteś idiotką w tym momencie, no to sobie bądź tą idiotką, ale zostaw to dziecko w spokoju. Ale no po co, no Boże, no jakby, no co, ale to tak samo... Jakby ta sytuacja, która była zaraz obok w sumie, to tak blisko, że babka szła z dwójką dzieci, 11-latek i 9-latek i nagle ojejku, nie mam jednego dziecka. I pyta syna, gdzie jest ten twój brat? Został tam w schronisku, a oni kilka kilometrów. I mówi do dziecka, dobra, to zostań tutaj na szlaku, ja idę do tego schroniska, ja zostań pierdolę, tutaj. I zostawiła serio? To jedno dziecko, tak, wróciła do tego schroniska i faktycznie tam ten dzieciak, ten drugi był, wróciła do tego miejsca, gdzie tamten miał czekać i już go nie było. I się okazało, że po prostu ktoś szedł i tego dzieciaka tam powiadomił, tam top i tak dalej, że jest dziecko samo, 11-letnie, no. Ja no więc to jakby sytuacja, dziwicie się, że tutaj baba weszła z dzieckiem. A tutaj sytuacja, że zostawia dziecko. No jak może idziesz z dwójką dzieci i nagle po 3 kilometrach jednego dziecka brakuje. Wiesz, gdyby to był 10, to by wiedziała, nie, że nie, ona się tłumaczyła tym ogólnie, że... Bo dzieci były tak, one wybiegały trochę do przodu, szły i tak dalej. To co, to spuszczasz dziecko z oczu? Albo ze smyczy? Co? No tak, w sensie, no wiesz, no... Dla mnie niewyobrażalne po prostu. No oczywiście, że niewyobrażalne. Ja się srałam, jak my szliśmy z tymi naszymi chrześniakami w trójkę, to tylko po prostu blisko siebie, jak gdzieś za daleko, to już przecież mordę darliśmy, że nie wybiegaj. Ale to dlatego, że nie dostajesz za nich 500+. Dobra, tak czy siak, no dla mnie, powiem tak, naprawdę jestem ciekaw, jaki jest tok myślowy takiej, znaczy kobiety, kurwa, nie, przeginam w tym momencie, ale... Jaki jest tok myślowy takiej osoby? Też przeginam. Dobra, jaki jest tok myślowy tego czegoś, że...
no nie wiem, chcę być popularna kosztem tego dziecka, no, no nie, nie, po, nie potrafię tego pojąć, nie? Co trzeba mieć za siano we łbie? To jak trzeba być zjebanym po prostu? To jest dla mnie absolutnie niepojęte. Natomiast, no jak widać, są tacy. Na tym zakończmy. Mandat powinien być zdecydowanie większy, moim zdaniem. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że powinien być większy. Chyba się wszyscy zgodzimy, że 500 zł to jest nic za coś takiego. Tak, bo to może tylko spowodować to, że inni będą próbować. 500 zł to gdyby szła sama. Tak. To tak, a tutaj narażenie życia jednak też osoby drugiej, nie? A ty, Kulfonie, co masz na ten temat do powiedzenia? Bo tak zamilkłeś. Wolisz się nie wypowiadać, rozumiem. Tak. Po prostu to... Tak, też uważam, że 500 złotych renty to jest za mało mandatu i tak. Ale z drugiej strony... Tak wiesz, jakby to tak coś się stało, to... Przynajmniej by te geny się tam gdzieś zategowały, nie? Ojej, nie! Kulfon wiedział, co... Znaczy powiedział, co wiedział. Słuchajcie! Drugi temat to coś, co no, bardzo spolaryzowało bardzo mocno tutaj internetową część Polski, a mianowicie, znaczy no nie, z jednej strony zacznijmy od pierwszej części, czyli dwa mecze Polski, czyli Portugalia i Szkocja z Polską. Słuchajcie, ja widzę w tym plusy. Po pierwsze, wynik 5-1 to jest bardzo dobry wynik na żużlu. Tam 5-1 jest bardzo pożądanym wynikiem. A druga sprawa, że zawsze można być jednej rzeczy pewnym. I tutaj tego się powinniśmy trzymać. Zawsze warto obstawić, że wygra ta druga drużyna i się można na tym dorobić. W tym są niezawodni Polacy. To musicie przyznać, nie? Że to pod tym kątem to jest... Pełna wygrana, tak. Tak, także nie ma co narzekać. To znaczy, że trzeba szukać tutaj plusów. No ale dobra, no te mecze... Pytanie, czy bukmacherzy przyjmują, wiesz... Zakłady jakiekolwiek, nie? Na to, że Polska przegra, no tak. Bo to jest kompletnie nieopłacalne, jeżeli masz 100% pewności, nie? No kto by chciał się zakładać, no nawet chociażby, w sensie, wiesz, czy tam... No tak, no. No tak. Natomiast tutaj, no poza wstydem absolutnym moim zdaniem, no bo... Kurwa, no 5-0 już było, na szczęście... Chyba Portugalia z litości już nam dała jednego gościa. Dobra, macie Polaczki. Dosłownie, tak myślę, że to wyglądało. Nie zmienia to faktu, że... No ze Szkocją był trochę lepszy ten mecz. W sensie lepiej to wyglądało, no bo tylko 2-1. Przegrana. No ale chyba najbardziej co spolaryzowało tutaj Polskę, no to dwóch naszych zawodników, którzy zrobili sobie po meczu foteczkę z Ronaldo. Po przegranym 5-1. O, to ja tego nie słyszałem. No ja, no coś ty, no to jest to, o Jezu, jaka afera jest, bo to nawet się jacyś tam jakieś puzy wypowiadały, że jak przegrywasz w ten sposób mecz, to spierdalasz z szatni, a nie jeszcze sobie selfie. No gdzie, no błagam, że taka okazja, no to co? I ja właśnie nie do końca rozumiem, bo no dobra, no dali dupy, no wszystko ładnie, pięknie, ale być nic może nowego. Część z nich... Nigdy więcej nie będzie miała okazji nawet spotkać Ronaldo. A w sumie tak, bo też dużo takich młodzików było, nie? Dokładnie. A prawda jest taka, że no, można lubić albo nie, można znać albo nie, szanować albo nie, ale chyba zgodzimy się, że Ronaldo jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii tego sportu. Także, no, czy najlepszy? Pewnie sprawa dyskusyjna, ale na pewno jeden z największych nazwisk, więc... Najbardziej rozpoznawalnych, tak. Dokładnie, więc ja tam im się nie dziwię. Coś nie coś potrafi. Że sobie tutaj z nim foteczkę zrobili. No natomiast afera, jasny chuj! Tam nie, teraz dokładnie nie wiem, ale chyba Boniek się przyjebał o to. Że... Albo któryś, wiesz, Lato, no któryś z tych piłkarzy, co tam robili te wyniki najlepsze w historii Polski. To któryś się do tego mocno przyjebał, że oni zamiast z pokorą wyjść z szatni, to sobie trzaskają selfiki z Ronaldo. Objechałam ci, Kulfon. Wiem. To próbowałem troszeczkę inaczej zrobić dla tego. What?! What?! Okej. Tak. Na koniec. Po prostu odgrywasz się za Trackmania 2020 moją. No nieważne. Tak czy siak, to...
Napiszcie sami może w komentarzu, co o tym sądzicie, czy mieli prawo to zrobić, czy nie do końca, znaczy prawo mieli, ale czy moralne prawo mieli, żeby sobie tą foteczkę trzasnąć, tego selfika. Ja tam nie mam absolutnie nic przeciwko, ale może to też wynikać z tego, że ja mam trochę w dupie, jak oni grają, bo po prostu nie jestem fanem piłki nożnej i może to też mi jest łatwiej takie rzeczy przyjmować. Ale czekam na wasze propozycje. W ogóle mam taką propozycję, że jeżeli macie jakiś temat, o którym chcielibyście, żebyśmy go poruszyli, oczywiście nie obiecuję, że wybierzemy akurat ten temat, który wy napiszecie, bo to różnie bywa z czasem antenowym, ale jeżeli macie jakiś temacik, który chcielibyście nasze zdanie na jego temat, ale to musi być temat raczej z ostatniego tygodnia, powiedzmy, czyli z bieżących faktów, to dajcie znać w komentarzu. To być może ten temat się pojawi. Słuchajcie, kolejny temacik. To zaproponowany zresztą przez Marcinka na live'ie u Motobaby, nie Motobaby, swoją drogą w środę o godzinie 20, co tydzień. Zapraszam, czyli wolna Wigilia w Polsce. No i co my na ten temat sądzimy? Ja może tutaj, bo to suche fakty to sobie można rzucać, że tam trwa dyskusja, czy jeżeli wolna Wigilia, to zamiast tego Trzech Króli Niewolnych albo 1 Maja, trwa dyskusja, jakie straty tutaj Polska poniesie, bo mówimy o strasznych ilościach pieniędzy, miliardach i tak dalej, i tak dalej. Ja bym znowu bardziej z moralnego punktu widzenia i naszej opinii do tego tematu podszedł, niż suchych cyferek. Co sądzicie o wolnej Wigilii w Polsce? Jak najbardziej za. Jesteś jak najbardziej za, okej. Okay. I to uargumentuję tym, może ja tam nie jestem jakiś mocno wierzący i tak dalej, ale no wszyscy wiedzą, jak wyglądają przygotowania do Wigilii, tak? I te całe tam gotowania, pichcenia i tak dalej, nie zapierdol cały dzień, nie? No i jak ktoś pracuje, a potem jeszcze musi tą Wigilię przygotować, no to tak trochę... zresztą to, co tam gdzieś pomiędzy odcinkami powiedzieliśmy, nie? Że święta to jest przejebane, bo tyle roboty, nie? Bo trzeba tyle tych dań robić i tak dalej, nie? No to jeśli by to był faktycznie dzień wolny, to no to jakoś by się luźniej to przygotowywało, niż ci przychodzisz z pracy i przygotowujesz jeszcze kolację wigilijną, tak? Więc myślę, że jak dla mnie spoko, nie? Dobra. A ty, kochanie? Ja powiem wam tak, jako że pracuję w handlu, to uważam, że Wigilia nie powinna być dniem wolnym. Dlatego, że dla takich przedsiębiorców jak ja, czyli małych firm i tak dalej, to jest ogólnie ten okres jest takim okresem, że my możemy się odbić po prostu. I ludzie jakby mogli, to nawet na Wigilię by się wbili czasem, bo jeszcze chcą coś kupić. I ogólnie... Oni w Boże Narodzenie przyszli. Wiesz, takie... Tak, czasem się zdarza, że tak by też nie chcieli. Ogólnie jestem za tym, jasne, bo jeżeli chodzi o jakieś sklepy typu te molochy i tak dalej, no to, że zaczyna chociaż to jest, że one są krócej czynne, tak? Tak naprawdę też możesz sobie rozłożyć ten czas przygotowań i my to tak w sumie zawsze robimy co roku, że czas przygotowań mamy tak rozłożony, żeby nie robić wszystkiego tego ostatniego dnia. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o gospodarkę, no to gospodarka, jeżeli ta Wigilia będzie całkiem zamknięta, to straci ogromne miliony, po prostu. Nie? Miliardy. Miliardy nawet, tak. No, jakby ja uważam, że pomimo wszystko Wigilia nie powinna być dniem wolnym. Jasne, do którejś tam godziny, zresztą sklepy i tak są czynne wtedy do 12-14, tak? Jakoś tak. To ja dobrze się składa, bo będę dokładnie pośrodku was. Bo uważam, że... To, że handel, to ja tutaj nie ogarniam trochę mentalności ludzi, zaraz się tam dokończy, bo po prostu to się nie tyczy tylko Wigilii, ale ogólnie wszelakich dni wolnych, że ludzie dostają pierdolca, jak ma być jeden dzień wolnego więcej, jeśli chodzi o zakupy. To jest chore, nie? I przecież równie dobrze takie zakupy można zrobić dzień przed Wigilią, tak? I jaki problem, nie? Więc... Teoretycznie, ale bierz pod uwagę, że też niektórzy ludzie na przykład pracują na nocki. Dobra, pracują w różnych, na różnych zmianach. No dobra, w sumie to dobra, no i tak. Czas mi się kończy, antenowy. Ja widzę, że ja nie mogę wam dawać dochodzić do słowa, bo potem ja nie mogę nic powiedzieć na swoim odcinku. Generalnie ja jestem pośrodku was, bo uważam, że powinna być możliwość wyboru. Po pierwsze,
W ogóle uważam, że nie istnieje coś takiego w Polsce jak dzień wolny. Dzień wolny od handlu. Ale czy policjant, ochroniarz, facet na stacji benzynowej mają wolne? No kurwa nie mają. I jeszcze całe mnóstwo innych zawodów w szpitalu, pielęgniarki, lekarze mają dzień wolny? No nie mają. Więc tak naprawdę to nie jest tak do końca, że to jest dzień wolny, czy to tak samo niedziele wolne i tak dalej. Nie, nie, to są niedziele wolne od handlu i kilku tam innych ewentualnych jakichś zawodów, ale jest całe mnóstwo zawodów, które dnia wolnego nie mają, choćby bardzo chcieli. I teraz wydaje mi się, że jest też druga grupa ludzi, którzy dzień wolny, nie chcieliby mieć dnia wolnego. Uwierzcie mi, pracowałem onegdaj w firmie, już nieistotne jakiej, ale ochroniarskiej, jako przedstawiciel handlowy. I tam dawano wybór. Po prostu się pytano, kto chce pracować w Wigilię. I powiem wam, że ludzi zgłaszających się, którzy sami chcieli, bo po prostu nie lubią świąt, bo nie lubią swojej rodziny i tak dalej, jest całe mnóstwo ludzi, którzy sami chcieli w tą Wigilię czy tam święta pracować. Dodatkowo wtedy zarabiali o 100% więcej, drugie tyle. Także wydaje mi się, że narzucenie ustawowo nie wolno pracować w Wigilię jest krzywdzące też dla tej drugiej grupy, która po prostu chciałaby w tym okresie pracować. No i stąd moje właśnie... Wiem, że są w tym momencie głupie pytanie, ale dlaczego płatne drugie tyle? Bo w dni wolne, ustawowo wolne no, masz... Tak, ale Wigilia nie jest dniem wolnym. Nie, nie, mówię w święta tutaj, nie w Wigilię, okay. tylko w święta, nie? Tam, no bo przecież ochrona też musi pracować w święta, no to jest... No i myślę, że tutaj właśnie tym punktem charakterystycznym, tym przekonującym była ta stawka, tak? To drugie tyle. I dlatego się ludzie... No i też naprawdę uwierz mi, że są ludzie, którzy chcieli uniknąć po prostu spotkania z rodziną. Jasne, spoko. I tak jak mówisz, to faktycznie opcja tego wyboru spoko, ale pod warunkiem, żeby to była opcja wyboru ze strony pracownika, a nie pracodawcy. Tak, 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 wiadomo, oczywiście. Że jak będzie to wybór pracodawcy, to wiadomo, że trzeba będzie pracować, nie? No. Ale no na zasadzie, wiesz, tylko że pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi, żeby dawać taki wybór, no bo wiesz, jeżeli się, co w momencie, w którym okaże się, że większość w sklepie nie będzie chciała pracować, no i wtedy... Reszta to będzie musiała nadrabiać, nie? Ewentualnie faktycznie jakoś to unormować w ten sposób, że okej, jeżeli większość nie chce, no to pytamy o to miesiąc wcześniej i wtedy ustalamy, czy będzie czynne, czy nie. Ale wewnętrznie, no nie wiem. W sensie przy dużych sklepach, takich marketach, to jest niewykonalne, wiecie o tym, nie? Bo to jest, przy małym sklepiku to sobie możesz tak to zaplanować. No co się wiesz, przy dużych marketach może to być na zasadzie po prostu, że będzie krócej czynne, tak? Czyli jest tak, ale aktualnie tak jest. Tak, ale w sensie taki, że wtedy dajesz wybór pracownikom tym, którzy chcą przyjść na przykład tą Wigilię, nie? Bo masz, nie wiem, pracowników na 3 zmiany, przykładowo, tam choćby nawet na 2 przy marketach, i dajesz ludziom wybór tej jednej zmiany, nie? No. Wydaje mi się, że byłoby to rozsądne pod kątem już samego pracownika. Pytanie, czy wykonalne, to nie wiem, bo nie prowadzę takiego molocha i po prostu nie mam pojęcia, jak to by wyglądało logistycznie, nie? Ale jestem pośrodku, także myślę, że każde ma jakieś swoje racje i na pewno zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie uważał tą drugą stronę. I fajnie, bo na tym to polega, żeby dyskutować. Też oczywiście napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie i czy powinno być wolne, czy nie. Oczywiście, tak jak mówię, wolne w cudzysłowie, bo całe mnóstwo zawodów tego wolnego po prostu nie będzie mieć, tak czy siak. No tak, to się zgadza. Dobrze, ostatni temacik, bo mamy dosłownie minutka nam została do końca odcineczka, więc chciałbym powiedzieć, że wychodzi wersja filmowa Jak wytresować smoka. Wiesz, taką bajkę, nie? Tak. I ja muszę to powiedzieć, kochanie, mimo że powiedziałem, że się zastanawiam, czy to w ogóle poruszać ten temat. I ja wszystko rozumiem, naprawdę rozumiem wiele dziwnych zabiegów z poprawnością polityczną i tak dalej, i tak dalej. Ale Jak wytresować smoka opowiada o Wikingach. O kurwa Wikingach ze Skandynawii. I Astrid, blondynka, pani Wiking, którą ma zagrać ciemniejsza pani, jest dla mnie już totalnie na siłę. Naprawdę? Tak, to już jest po prostu... Mimo, że jest...
przepiękną kobietą. Oj, prześliczna dziewczyna. No toż, kurwa, no. Bo trochę się zaczynam buntować. Wiking, która. No dobra. Ale to ja oczywiście nic nie mam, bo mówię, przepiękna kobieta. Jak czarnoskórzy elfowie, tak. No, coś w tym jest. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby mieć swoje zdanie. I do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Na razie. Pa, pa.